20 milionów lat temu gigantyczny rekin terroryzował oceany. Przez 13 milionów lat ta 60-tonowa bestia dominowała w ciepłych wodach na naszej planecie. Niektórzy nawet uważają, że Meg nadal żyje gdzieś w najbardziej niedostępnych i najgłębszych zakątkach oceanu. Jest ciepły, słoneczny dzień. Pływanie w morzu wydaje się logicznym wyborem. Unosisz się w wodzie na plecach i jesteś kompletnie zrelaksowany. Masz zamknięte oczy i równo oddychasz. Woda przyjemnie chłodzi twoje ciało, twoją twarz, mózga, lekka bryza. Jesteś tak spokojny, że przysypiasz. Nagle coś obija się o twoją nogę. Wyrwany z półsnu zaczynasz miotać się w wodzie, aż nagle stajesz twarzą w twarz z niewidzialnym niebezpieczeństwem. Na szczęście jedyne co widzisz to znajome płetwy i słodkie uśmiechnięte nosy. Uff, to tylko delfiny. To niesamowite, że udało ci się je spotkać. Są tak blisko, że możesz je dotknąć. Według niektórych osób skóra delfina przypomina w dotyku gumę, ale według ciebie przywodzi na myśl wewnętrzną część jajka na twardo. Jedno ze zwierząt jest tak blisko, że twoje nozdrza wypełnia zapach soli. Wiesz jednak, że delfiny nie mają gruczołów potowych. Oznacza to, że się nie pocą i niemal nie wydzielają zapachu. Woń, którą czujesz, pochodzi z wody. Największy i najbardziej zaciekły drapieżnik, jaki kiedykolwiek żył w oceanach. Megalodon dominował przez całe wieki, zanim wyginął miliony lat temu. Mimo to naukowcom nie udało się odkryć zbyt wiele pozostałości po tym ogromnym rekinie. Wszystko, co wiemy o morskiej bestii, zawdzięczamy skamieniałym zębom, które miały rozmiar przeciętnej ludzkiej dłoni. Nigdy nie odkryto szkieletu megalodona. Kości rekinów składają się głównie z chrząstki, przez co szybko ulegają rozkładowi. Na szczęście zwierzęta te nieustannie wymieniają zęby. Na przestrzeni całego życia jeden rekin może mieć ich nawet 40 tysięcy. Naukowcom udało się zbadać różne gatunki rekinów w oparciu o ich zęby. Megalodon posiadał ich około 276. Gdy wypadały, lądowały na dnie, gdzie leżały przez miliony lat, zamieniając się w skamieliny. Naukowcom udało się odnaleźć te zęby, które w zasadzie stanowią jedyny dowód na istnienie mega. Zęby megalodona odkryto niemal na całym świecie. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych zwierząt z tego okresu, megalodon był stworzeniem międzykontynentalnym. Nawet dziś większość rekinów i zwierząt morskich występuje tylko w jednym morzu lub oceanie. Megalodon pływał swobodnie po całym świecie, przenosząc się między wodami tropikalnymi i subtropikalnymi. Zęby megalodona znaleziono na każdym kontynencie poza lodowatymi wodami Antarktyki. Gdy megalodon pojawia się w filmie lub w serialu, jest ukazywany jako gigantyczna wersja żarłacza białego. Wcześniej naukowcy uważali, że Meg i żarłacz biały pochodzą od wspólnego przodka. Nie jest to jednak prawda. Megalodon był śmiertelnym wrogiem przodka żarłacza białego, czyli ostronosa atlantyckiego z szerokimi zębami. Oznacza to, że Meg w ogóle by go nie przypominał. Miał krótszy nos niż żarłacz biały, a także dłuższe płetwy piersiowe, co nadawało gigantycznemu rekinowi bardziej krępy i przerażający wygląd. Oba gatunki cechowały się doskonałym zmysłem węchu, więc nawet w prehistorycznych czasach pływanie z kawałkiem surowego mięsa nie było dobrym pomysłem. Dziś też tego nie róbcie jak coś. Bez względu na to, czy Meg czai się gdzieś w głębinach, jak wierzą niektórzy, czy też zniknął na zawsze, w wodzie czyhają jego młodsi kuzyni. Dodatkowo oba rekiny polowały na duże ssaki morskie, więc zdecydowanie miały wiele wspólnego. Oczywiście do czasu, gdy megalodon nie wpadł w zły nastrój i przypadkiem nie zjadł mniejszego przyjaciela. Cóż, nigdy nie wiadomo. Oba rekiny cechował inny styl polowania. Żarłacze białe płynęły wprost na ofiarę i szukały słabego punktu, na przykład odnóży czy podbrzusza. Czasami można znaleźć cały ząb zanurzony w kość większego zwierzęcia, na przykład wieloryba. Bez głównych części ciała potrzebnych do pływania, biedne zwierzęta morskie nie miały szans na ucieczkę. Tak naprawdę wieloryby stanowiły niewielką część diety megalodona, która obejmowała foki, krowy morskie, ośmiornice, delfiny i inne rekiny. Dobry stary megalodon nie gardziłby nawet gromadą mniejszych ryb. Nie ma nic lepszego niż mała przekąska po wielkim obiedzie. Żółwie morskie ze swoimi grubymi skorupami też nie były bezpieczne. Meg prawdopodobnie traktował polowanie na nie jako codzienne wyzwanie. Naukowcy wykorzystali symulacje komputerowe, aby dowiedzieć się więcej o stylu polowania starożytnego rekina. Używając tej technologii odkryli, że atak megalodona bardzo różnił się od stylu stosowanego przez współcześnie żyjące rekiny, które płyną prosto w kierunku słabych punktów, na przykład miękkiego podbrzusza foki.
Zęby megalodona były przystosowane do przegryzania twardszych części chrząstki. Dowody wskazują, że megalodon najpierw przegryzł się przez płetwy, uniemożliwiając ofierze ucieczkę, a potem zadawał ostateczny cios. Niektórzy ludzie uważają, że megalodony nadal żyją i czają się gdzieś w oceanicznych głębinach, jednak to raczej nieprawda. Olbrzymy te preferowały ciepłe wody, co oznacza, że nie były w stanie przetrwać w zimnej głębi oceanu. Większość potencjalnych ofiar megalodona żyła w płytkich wodach, więc rekin nie miałby zbyt wiele do jedzenia. Mówiąc wprost, gdyby dziś na świecie żyło zwierzę wielkości megalodona, już byśmy je dostrzegli. Spotkanie z megalodonem, nawet jeśli istnieje, jest jednak mało prawdopodobne. Rekiny, podobnie jak ludzie, preferują ciepłe wody przybrzeżne. Głęboki ocean jest dla nich za zimny i nie ma tam dostatecznej ilości pożywienia. Dodatkowo, w drodze ewolucji, musiałyby całkowicie zmienić swoje ciała, aby nie zmiażdżyło ich ogromne ciśnienie. Megalodony raczej nie istnieją, ale kto wie. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli spotkasz takiego rekina, raczej cię nie pożre. Jesteś zbyt małą przekąską, nawet jeśli pływasz ze znajomymi. To zwierzę zjada wieloryby o długości 15 metrów. Jeśli jednak imprezujesz na plaży, to co innego. Osoby pływające przy brzegu stanowiłyby smakowity kąsek. Rekin mógłby się zaczaić i wciągnąć kilka z nich w ogromną paszczę bez przeżuwania. Przerażająca nazwa megalodon pochodzi od dwóch greckich słów – megas, które oznacza duży, i odont, czyli ząb. Razem słowa te oznaczają wielki ząb i trzeba przyznać, że nazwa ta ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ząb megalodona był rozmiaru ludzkiej głowy. Łącznie rekin miał ich 276 w pięciu rzędach. Na przestrzeni lat tylko kilka kotów szablozębnych i tyranozaurów miało większe zębiska. Wyobraź sobie walkę pomiędzy nimi. Megalodon zniknął miliony lat temu, pozostawiając za sobą jedynie ogromne zęby. Rekiny te wyginęły, niemal nie pozostawiając za sobą śladów. Naukowcy uważają, że z czasem poziom wód spadł, a temperatura oceanów gwałtownie się obniżyła. 1/3 organizmów morskich wyginęła wraz z ochłodzeniem oceanów, a liczba zwierząt na dole łańcucha pokarmowego była bardzo ograniczona. Miało to katastrofalny wpływ na wygłodniałe drapieżniki. Przykre, dla kochających słońce rekinów też zrobiło się zbyt zimno, co utrudniło im rozmnażanie, ponieważ rodziły w ciepłych wodach. Megalodon zazwyczaj jest opisywany jako swego rodzaju gigantyczny żarłacz biały, ale to mit. W rzeczywistości przodkowie współczesnych żarłaczy białych istnieli w tym samym czasie co megalodon. Nie byli najlepszymi przyjaciółmi, można nawet powiedzieć, że ze sobą rywalizowali. Żarłacz biały był lepszym łowcą, który wykorzystywał swój niewielki rozmiar i zwinność do szybkiego łapania ofiar. Żarłacze białe zjadały też młode megalodony, które były o połowę mniejsze. To raczej nie pomogło gatunkowi przeżyć. Mimo że żarłacz biały nie stanowił zagrożenia dla dorosłego megalodona, podczas walki ząb w ząb na pewno nie bał się kradzieży pożywienia od mega. Przez to dla wymarłego olbrzyma zostawały tylko większe ryby i wieloryby. Z czasem dostęp do żywności był coraz trudniejszy, ponieważ wieloryby przeniosły się do chłodniejszych wód. Przystosowały się do niższych temperatur, pozostawiając swojego drapieżce na pastwę losu. Megalodony albo wyginęły, albo zamarzły w epoce lodowcowej. Megalodon bardziej niż żarłacza białego przypominał raczej współczesnego żarłacza tępogłowego. Miał krótszy nos, płaską dolną szczękę i ogromne płetwy piersiowe, które były w stanie poradzić sobie z jego masą i rozmiarem. Mimo przerażającego wyglądu, rekiny te dbały o rodzinę. Na Florydzie, w Maryland i w Panamie odkryto kilka wylęgarni megalodonów. Zwierzęta te rodziły młode w płytkiej wodzie. Wiemy o tym, ponieważ w tych obszarach odkryto wiele małych zębów. Ciekawe, czy korzystały z pomocy niani. Jeśli na skórce od banana zobaczycie białą plamkę, jak najszybciej wyrzućcie owoc, ponieważ może to być gniazdko pająka. Konkretniej mówiąc, wałęsaka brazylijskiego. To naprawdę niebezpieczne stworzenie. Swego czasu był uważany za najbardziej toksycznego pająka na świecie. Jedno ukąszenie wystarczy, żeby trwale uszkodzić układ nerwowy. Poza tym jad powoduje nudności i problemy z widzeniem, ale spokojnie. Pająk ten najczęściej występuje w Ameryce Południowej. Lubi jednak się chować, więc może wejść do pudełka z bananami i w ten sposób dotrzeć wszędzie tam, gdzie owoce lubią być przetransportowane. Najczęściej podróżuje w kokonie. Były jednak przypadki, że przy gniazdach znaleziono pajęcze mamy. No pięknie.
Jedliście kiedyś coś z puszki? Niewykluczone, że wciągnęliście przy tym kilka larw. Możecie je znaleźć w najróżniejszych produktach. Puszkowane pomidory? Pewnie. Puszkowane grzyby? Jeszcze jak. Larwy je uwielbiają. I to tak bardzo, że w 100 gramach suszonych grzybów znajdziecie ich aż 20. Wybacz, stary, ale nic na to nie poradzimy. Niektóre robale obecne w jedzeniu mogą jednak być zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków. Choć może się to wydawać dziwne, agencja nie ma problemu z 30 lub więcej fragmentami owadów w tabliczce czekolady. Chcecie wiedzieć więcej? To usiądźcie. Co powiecie na futro gryzoni w maśle orzechowym? Pychota. Wprawdzie produkt ten jest ściśle kontrolowany przez agencję, ale nie ma ona żadnego problemu z kilkoma włoskami obecnymi w słoiku. Sprawdźmy teraz waszą intuicję. Pytanie pierwsze. Ile pleśni, waszym zdaniem, może wystąpić w musie jabłkowym według agencji? Niewiele, bo raptem 12%. Pytanie drugie. Ile pleśni może wystąpić w dżemie wiśniowym? Tu robi się nieco niepokojąco. 30% to żaden problem. I na koniec dżem z czarnej porzeczki. Lepiej zapnijcie pasy. 75% pleśni w dżemie jest według agencji w porządku. Jakby to... Raczej zrezygnuję z kanapek z masłem orzechowym i dżemem z czarnej porzeczki. Brokuły są bardzo zdrowe, ale też ryzykowne. Nie to, że nie powinniście w ogóle ich jeść, to jedynie przypomnienie, żebyście zawsze sprawdzali warzywa przed ugotowaniem. Mogą się w nich czaić groźne insekty, na przykład czarna wdowa. Ukąszenie tego pająka wprawdzie nie jest tak bolesne jak dziabnięcie wałęsaka brazylijskiego, ale może wyrządzić wiele złego. Prawdziwa historia. Pewien gość z Ohio naprawdę znalazł czarną wdowę w brokułach. Na szczęście ta historia dobrze się kończy. Skontaktował się bowiem z okolicznym sanktuarium dla zwierząt, które ją adoptowało i nadało jej urocze imię Brokułek. Zaraz. Od kiedy to adoptujemy pająki? Ho, ho, ho! Święta za pasem i być może planujecie kupić żywą choinkę. Zanim jednak przytaszczycie do domu piękne drzewko, wcześniej dokładnie je sprawdźcie. Widzicie to coś, co przypomina szyszkę, ale jest wielkości orzecha i wisi na gałązce? Złe wieści. To czyjaś sypialnia. Dokładnie mówiąc, kokon, w którym setki malutkich modliszek czekają na wyklucie, by wspólnie z wami czerpać radość ze świąt. Jeśli nie chcecie dzielić łóżka z tymi małymi paskudami, dopilnujcie, żeby wszelkie świąteczne niespodzianki były pod choinką, a nie na niej. Okej, nie chcecie ryzykować i decydujecie się na zakup sztucznej choinki. Dobry wybór. Sztuczne drzewka są pięciokrotnie mniej narażone na zajęcie się ogniem niż żywe. Nie oznacza to jednak, że są w 100% bezpieczne. Zachowajcie ostrożność, ozdóbcie je odpowiednimi światełkami i nigdy nie stawiajcie w pobliżu źródła ciepła. Najlepiej kupić model odporny na ogień. Jeśli macie słaby wzrok, uważajcie. Gdy kiedykolwiek zobaczycie coś, co wygląda jak ciastko Oreo lub starożytna moneta z osobliwym grawerem, lepiej nałóżcie okulary, zanim tego dotkniecie. Może to być przerażający pająk. Zaraz, zaraz. Znowu pająki? Pewnie, że tak. Mówię tu konkretnie o pająku klepsydrowym. Prawdę mówiąc, pojęcia nie mam, dlaczego został tak nazwany. Bardziej pasuje nazwa ciasteczkowy pająk. Te stworzenia zamieszkują południowo-wschodnią Azję, Meksyk i Gwatemalę. Zdaje się, że chłód również nie robi na nich wrażenia, bo można je także znaleźć w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pająki te słyną z zastawiania pułapek. Budują gniazda, z których atakują, gdy tylko wyczują ruch w pobliżu. Poza tym te kryjówki zapobiegają wizytom niechcianych gości, takich jak osy. Dobre wieści? My ludzie jesteśmy dla nich za duzi, żeby stać się ich ofiarami. Mimo licznych postów podbijających internet, te pająki nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Która to godzina? Ach tak, czas obalić kolejny mit. Jakiś czas temu na TikToku pojawił się dość popularny filmik pokazujący truskawki zanurzone w słonej wodzie, z których po chwili wypełzały najróżniejsze paskudstwa. Ale to nieprawda, że w truskawkach jest pełno larw. Zacznijmy od tego, że wszystkie owoce są przebierane i płukane przed wysyłką. Co więcej, ze wspomnianych larw rozwiną się najwyżej muszki owocówki, co całkowicie zmienia postać rzeczy. Prawdę mówiąc, każdy owoc, który spędzi zbyt wiele czasu w sklepie, zacznie przyciągać owocówki, które złożą w nich mikroskopijne jaja. Z nich wykluwają się larwy, z których urosną nowe muszki. Pamiętajcie, że są one wszędzie. W supermarketach, małych sklepach, a nawet w waszej kuchni. I owszem, prawdopodobnie zjadacie je z każdym owocem.
Dla was ohyda, dla mnie naturalne białko. Żartuję, ale spokojnie, takie larwy nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia, no i nie musicie moczyć truskawek w słonej wodzie, wystarczy je porządnie przepłukać. Unikanie niedojrzałych warzyw i owoców wcale nie jest takim złym pomysłem. Litchi posłuży tu za dobry przykład. Mimo niewinnego wyglądu może być dość niebezpieczne. Jeśli zjecie je, zanim dojrzeje, możecie wraz z nim przyjąć dawkę toksyn. Nie są wprawdzie tak groźne, jak może się wydawać, ale znacząco obniżają poziom cukru we krwi. Dla osób z niektórymi schorzeniami może to wywołać nieprzyjemne konsekwencje, m.in. gorączkę lub nawet coś gorszego. Nie należy panikować, to prawda, ale pamiętajcie, żeby jeść tylko dojrzałe litchi. Możecie myśleć, że te czarne kropeczki na jabłkach oznaczają, że owoc nie nadaje się do zjedzenia, ale to nie do końca prawda. Zacznijmy od tego, że kropeczki te są jedynie kosmetyczną skazą na wyglądzie, mimo że to grzyb. Spokojnie, nie jest groźny czy coś. Opcja pierwsza, zetrzyjcie te kropeczki i zjedzcie jabłko. Opcja druga, obierzcie jabłko i je zjedzcie. Opcja trzecia, gdzie wyrzucacie cały owoc do kosza, nie istnieje. Uważajcie, żeby nie kupić łososia, w którym znajduje się ikra. To oznacza, że ryba nie będzie zbyt smaczna. Łososie w Pacyfiku zwykle składają jaja w słodkich wodach. Niedługo potem nadchodzi czas ich migracji. Ale gdy łosoś wpłynie do słodkich wód, wszystkie jego układy przestają funkcjonować, a on sam przestaje się odżywiać. Taka ryba będzie co prawda jadalna, ale jej smak pozostawia wiele do życzenia. A co jeśli na kapuście zobaczycie białą kapsułkę, która równie dobrze może być kokonem? Nie musicie od razu jej wyrzucać. Wystarczy usunąć aspirującego motyla albo muchę, porządnie przepłukać liście i przerobić na ulubioną sałatkę. Prawie zapomniałem. Uważajcie na pakowane sałaty. Co prawda ich producenci zapewniają, że nadają się do spożycia bez płukania, ale zdarzały się przypadki zatruć pokarmowych po zjedzeniu takiej sałaty. Osoby, które to zrobiły, musiały wydać niemałe pieniądze na leczenie nieprzyjemnych konsekwencji. Wyobraźcie sobie, że nagle zauważacie muchę w napoju. Może nawet pływa kraulem. Wypijecie napój czy nalejecie sobie nowego? Cóż, to zależy od płci muchy. Gdy trafi wam się samiczka, kilka minut później wasz napój zrobi się gorzki. Jeśli w szklance natomiast postanowił popływać sobie samiec, z napojem nie stanie się nic złego. Chodzi o to, że samice much wydzielają pewne hormony, które odpowiadają za nieprzyjemny zapach. Nawet jeśli od razu ją wyłowicie, napój i tak straci swój pierwotny smak. Wystarczy do tego 1 nanogram feromonu. Ale ponieważ mało kto jest w stanie stwierdzić płeć muchy, lepiej umyć szklankę i nalać sobie nowego napoju. Mucha nie wyrządzi żadnych szkód w żołądku, ale to i tak dosyć nieapetyczne. W waszej okolicy rośnie liczba włamań. Martwicie się więc, czy wasz dom nie znalazł się przypadkiem na celowniku złodziei. Nie macie monitoringu, więc wieczorem przed snem owijacie klamkę folią aluminiową. Dzięki temu będziecie wiedzieć, czy ktoś próbował się do was włamać, gdy byliście pogrążeni we śnie. Budzicie się następnego ranka i ze zgrozą stwierdzacie, że folia jest lekko rozdarta. Ktoś tu był i na pewno powróci. Zamiast folii na klamkę można też włożyć kubek. Jeśli ktoś ją naciśnie, naczynie upadnie na ziemię. Odgłos tłuczonego szkła was obudzi i być może odstraszy intruza. Pewnego dnia do waszych drzwi zapukał jakiś robotnik. Powiedział, że wykonuje pracę u sąsiada i zapytał, czy może skorzystać z waszej toalety. Odmówiliście mu i teraz macie wyrzuty sumienia, że byliście nieuprzejmi. Była to jednak mądra decyzja. Za około 60% włamań w Stanach Zjednoczonych odpowiada osoba, którą się zna lub wcześniej poznało. Ten robotnik po drodze do łazienki mógłby pozmieniać coś w waszym domu, żeby ułatwić sobie później włamanie. Mógłby sprawdzić, jaki rodzaj alarmu macie zamontowany, przyjrzeć się konstrukcji domu i ocenić, na jakie łupy mógłby liczyć. W końcu jedziecie na wakacje. Musicie przygotować dom i zabezpieczyć go najlepiej, jak się da. Pierwsza rzecz, na jaką zwrócił uwagę złodziej, to pełna skrzynka pocztowa. Pod waszą nieobecność sąsiad będzie musiał odbierać pocztę. Zadbana posesja to jasny sygnał, że ktoś przebywa w domu. Trawnik musi być zawsze skoszony, a żywopłot przystrzyżony. Będziecie musieli więc kogoś do tego wynająć na czas waszej nieobecności. Zimą zachętą dla złodzieja będzie nietknięty śnieg.
Do odstraszania włamywaczy najlepiej zaangażować sąsiada, żeby pochodził przed waszym domem, zostawiając ślady stóp. Istnieje wiele rodzajów żywopłotów, które mogą pełnić rolę muru obronnego. Na szczęście na waszej posesji wzdłuż płotu rosną kolczaste krzewy. Kiedy ktoś przeskoczy ogrodzenie i wyląduje na ciernistym krzaczku, zawyje z bólu, a to zasygnalizuje sąsiadom, że na osiedlu grasuje ktoś nieproszony. Na krzaku mogą też zostać fragmenty odzieży, które później posłużą za dowód w sprawie. W ramach przygotowań do wyjazdu od tygodnia zasłanialiście i odsłanialiście zasłony o różnych porach w ciągu dnia. Pilnowaliście, żeby było to zupełnie przypadkowe, więc nie będzie miało znaczenia, czy okna będą odsłonięte podczas waszej nieobecności. To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś obserwował wasze domostwo. Włamywacze przez wiele dni spacerują lub przejeżdżają przez okolice, by poznać zwyczaje panujące w każdym domu. Przestępcy nie znoszą sąsiednich patroli, więc zanim wybiorą się na zwiady, najpierw to sprawdzą i będą unikać takich osiedli. Przydałoby się więc zorganizować coś takiego u was. Zabierzcie wszystkie drogie sprzęty elektroniczne z dala od okien, żeby nic nie leżało na widoku. Schowajcie je do szafy lub umieśćcie w zamkniętym pomieszczeniu. Nie przejmujcie się telewizorem. Jest zbyt duży i trudny do zabrania. Złodziei interesują bardziej małe sprzęty typu tablety i konsole do gier. Małe drogocenne przedmioty, takie jak biżuteria, najlepiej włożyć do pudełek i schować w sekretnym miejscu. O dziwo, pokój dziecka jest idealną skrytką. Włamywacze sami przyznają, że rzadko tam zaglądają, bo przecież zabawki nie mają żadnej wartości. Sfotografujcie numery seryjne urządzeń elektronicznych i stwórzcie spis, który przyda się w walce o odszkodowanie. 95% włamań dokonywanych jest przy użyciu siły, więc czas wzmocnić okna i drzwi. Możecie jeszcze bardziej utrudnić złodziejom zadanie. Zabierzcie wszystkie stołki, krzesła i drabiny z ogródka i schowajcie je do garażu. W przeciwnym razie mogą ułatwić dostęp do wyższych otworów prowadzących do domu, na przykład przez klimatyzację. To jest coś, co złodzieje lubią najbardziej. Nie da się tego wzmocnić. Łatwo to zdemontować i zrobić sobie wejście. Nie ułatwiajcie im więc wspinaczki. Włamywacze potrafią wyłamać słabe drzwi w minutę. Aby je wzmocnić, lepiej zamontować metalowe framugi. Zawiasy i zamek powinny być na tyle mocne, by wytrzymać kopanie, tak długo, aż złodziej się podda. Zamek to najsłabszy punkt. Doświadczony złodziej z łatwością poradzi sobie z jego sforsowaniem. Prosta blokada, która utrzyma go w miejscu, powinna wystarczyć, by nawet nie drgnął. Zawiasy w bramie garażowej otwierają się na zewnątrz, przez co łatwo do nich dotrzeć i wyjąć z nich bolce. Wymieńcie je na śruby zabezpieczające, których nie da się wykręcić. Uchylne bramy garażowe to jedno z pierwszych miejsc, w których złodziej szuka dostępu. Nie mają one zamka, który odpowiednio by je zabezpieczył. Załóżcie więc kłódkę na zatrzask mocujący bramę do prowadnicy. Jeśli nie da się tego u was zrobić, wywierćcie dziurę w prowadnicy nad rolką i w tym miejscu załóżcie kłódkę. Włamywacze boją się psów, lojalnych strażników domostw. Badanie wykazało, że złodzieje najczęściej włamują się tam, gdzie ich nie ma, ponieważ nie chcą zwracać na siebie uwagi podczas napadu. Niestety, wy nie macie czworonoga, ale wystarczy położyć miskę dla psa przed drzwiami, by zniechęcić złodzieja. Włamywacze dostosowali swoje metody do nowych technologii. 4 na 5 przestępców w poszukiwaniu celu korzysta z mediów społecznościowych, z Facebooka, Twittera i map Google. Nawet udostępnienie zdjęcia z kluczem do mieszkania wystarczy, by złodziej dorobił sobie kopię, powiększy fotografię i zdobędzie wymiary i dokładny kształt klucza. Upewnijcie się, że wasza sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona. Na czas wyjazdu zmieńcie hasło na trudniejsze. Jesteście narażeni nie tylko na stratę rzeczy materialnych. Przez sieć można pobrać cenne dane, takie jak hasła i kody dostępu. Istnieje również ryzyko zainfekowania urządzeń złośliwym oprogramowaniem. Możecie też całkowicie usunąć swój dom z map Google. Wpiszcie swój adres, następnie wejdźcie w opcję Street View. Kliknijcie odnośnik Zgłoś problem. Otworzy się okno ze zdjęciem domu. Przesuńcie odpowiednio czerwoną ramkę na zdjęciu waszej posesji.
Zgłoście prośbę o zamazanie, wybierając opcję Mój dom i wpiszcie swój adres. Zgłoszenie zostanie zrealizowane w ciągu kilku dni. Na czas nieobecności nie zostawiajcie włączonego radia. To nie pomoże. Sprawdzając domy, złodzieje odnotowują, w których z nich słychać odgłosy radia i telewizji. Jeśli powrócą, a muzyka dalej będzie grać, będą już wiedzieli, że nikogo nie ma w domu. Alternatywnym sposobem jest stworzenie czegoś na wzór własnego radia. Czegoś, co o przypadkowych porach będzie odtwarzało odgłosy życia codziennego, takie jak kroki, rozmowy, szczekanie psa. Nie ma sensu zostawiać też włączonego światła. Przez to dom będzie bardziej widoczny dla przestępcy, zwłaszcza w nocy. A przy okazji zapłacicie dużo większy rachunek za prąd. Wyjazd dopięty już na ostatni guzik. Pozostało wam jedynie wynieść śmieci. Jeśli macie duże kartony, podżyjcie je, żeby zmieściły się do kubła. Ukryjcie wszelkie ślady zakupu drogocennych przedmiotów. Na koniec sprawdźcie, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte. I wreszcie możecie ruszać w podróż. Odpoczywając w urokliwym miejscu, pamiętajcie, by wstrzymać się z publikacją zdjęć i filmików w internecie do czasu powrotu. Jeśli pochwalicie się zdjęciami z urlopu, wszystkie wasze dotychczasowe wysiłki pójdą na marne. Każdy przestępca w okolicy będzie wiedział, że nie ma was w domu. Z roku na rok dochodzi do coraz większej liczby kradzieży. Dom pozbawiony nowoczesnego systemu zabezpieczeń jest o 300% bardziej narażony na włamanie. Pomyślcie o tym, by odpowiednio się zabezpieczyć. Przykro mi, że muszę was rozczarować, ale nie ma czegoś takiego jak mini marchewki. Te urocze, malutkie warzywa, które sprzedają w supermarketach, to zwyczajne marchewki, które okrojono do miniaturowych rozmiarów. Pewnie wydaje wam się, że truskawkowe żelki misie powinny być czerwone lub różowe, prawda? Nic bardziej mylnego, są zielone. Brązowy i biały ryż to ten sam produkt. Białe ziarna są początkowo brązowe, ale w trakcie przetwarzania usuwa się pewne ich łuski, co sprawia, że stają się białe. Dzięki temu można je dłużej przechowywać, choć proces ten obniża ich wartość odżywczą. A propos ryżu, okazuje się, że wykorzystywano go do budowy wielkiego muru chińskiego. Budowniczy mieszali kleistą ryżową zupę z wapnem i w ten sposób wytwarzali zaprawę. Była ona wytrzymalsza i bardziej wodoodporna niż zwykłe wapienne spoiwa. Dzięki ryżowej zupie wielki mur przetrwał wieki na przekór wszystkim żywiołom. Grzebaliście w szufladzie w biurku i znaleźliście starą, zapomnianą czekoladę. Mniam, jaka miła niespodzianka. Otwieracie ją i następuje chwila zwątpienia. A co to za dziwny biały nalot? Nie martwcie się, to nic takiego, czekoladę można zjeść. Rzecz w tym, że tłuszcz, czyli masło kakaowe, z którego wytwarza się ten słodki przysmak, pod wpływem ciepła oddzielił się od pozostałych składników, a kiedy się schłodził, pozostawił biały nalot. Czekolada może mieć nieco zmieniony smak, więc w takiej sytuacji lepiej wykorzystać ją do gotowania. Ja tam bym się nie powstrzymał. Awokado nie może dojrzeć na gałęzi. Jeśli nikt go nie zerwie, po prostu spadnie na ziemię niedojrzałe. Dopiero po zebraniu zrobi się mięciutkie i pyszne, czyli takie, jakie lubimy najbardziej. Dzieje się tak, ponieważ po zerwaniu owoc zaczyna gwałtownie wydzielać etylen. Wydzielanie gazu jest hamowane, gdy awokado wisi na gałęzi. Pomidory z supermarketu często nie mają smaku. Wynika to ze sposobu ich uprawy i przechowywania po zerwaniu. Pomidory zbiera się, kiedy nie są jeszcze dojrzałe. Dojrzewają w transporcie i na sklepowych półkach. Jeśli niedojrzałe pomidory przechowywane są w temperaturze niższej niż 4 stopnie Celsjusza, tracą sporo smaku. Dlatego najlepiej nie wkładać ich do lodówki. Miód to chyba jedyny produkt spożywczy, który nie może się zepsuć. Jeśli jest odpowiednio i szczelnie przechowywany, może przetrwać tysiące lat i wciąż nadawać się do jedzenia. Najstarszy garnek miodu, jaki kiedykolwiek odnaleziono, liczył w sobie 5,5 tysiąca lat. Odkryto go obok mumii Kubusia Puchatka. No dobra, żartowałem. Mleczna i gorzka czekolada nie budzą żadnych wątpliwości, ale okazuje się, że ich biała siostra wcale nie jest czekoladą. Nie zawiera kakao, które sprawia, że czekolada to... no cóż, czekolada. Biała odmiana przysmaku powstaje z masła kakaowego zmieszanego z cukrem i aromatami, zwykle wanilią. Orzeszki ziemne są bliżej spokrewnione z groszkiem niż z orzechami. Zalicza się je do roślin strączkowych, do których należy też między innymi groszek, ciecierzyca i fasola. Nerkowce też nie są orzechami. To nasiona pewnego gatunku dużych owoców. To samo można powiedzieć o migdałach, orzechach włoskich, pekanach i pistacjach.
Musicie wiedzieć, że paluszki krabowe w sushi nie mają nic wspólnego z krabem. Te czerwono-białe pałeczki to tylko imitacja mięsa skraba. Tak naprawdę robi się je z rybnej pasty. Oficjalna nazwa paluszków to surimi. Nawiasem mówiąc, sushi powstało jako metoda konserwowania ryb. Mięso przechowywano w fermentowanym ryżu, który utrzymywał jego świeżość nawet do roku. Po wszystkim ryż się wyrzucało, a rybę gotowało i spożywało. Istnieje kilka metod, by powstrzymać płacz przy krojeniu cebuli. Pierwszy sposób polega na tym, by przed krojeniem włożyć warzywo do zamrażarki. W ten sposób zamrozicie cząsteczki substancji, która wywołuje uzawienie. Możecie też przed krojeniem opłukać cebulę w zimnej wodzie. Chłód i wilgoć nie dopuszczą do tego, by ta wzruszająca substancja dostała wam się do oczu. A trzeci sposób polega na tym, by położyć obok deski do krojenia zwilżony ręcznik papierowy. Substancje chemiczne wędrują do najbliższego źródła wilgoci, jakim są zazwyczaj oczy, a w tym przypadku zwabi je ręcznik. W większości przypadków wasabi nie jest prawdziwym wasabi. Prawdziwy japoński chrzan jest bardzo drogi, więc na ogół mamy do czynienia ze zwykłym chrzanem z dodatkiem musztardy i zielonego barwnika. Miejcie się na baczności, kiedy będziecie rozkoszować się świeżym ananasem, bo może was zjeść. Owoc zawiera enzym, który rozkłada białka. Kojarzycie to uczucie pieczenia, które pojawia się, gdy zjecie za dużo ananasa? Właśnie o tym mówię. Słynny amerykański makaron z serem był w XVIII wieku istnym rarytasem. Makaron mógł być importowany tylko z Włoch, przez co był drogi, a produkcja sera była czaso- i pracochłonna. A to też wpływało na cenę. Na mac and cheese stać było tylko najbogatszych, a w najbardziej eleganckich restauracjach danie to serwowano jako przysmak. Z drugiej strony ostrygi, homary i pozostałe owoce morza uchodziły w ówczesnych czasach za pożywienie dla biedaków. Mieszkańcy nadmorskich obszarów żywili się tym, co udało im się złowić, a były to małże, kraby i wiele innych darów morza, które dziś uważa się za przysmaki. Wow, gdybym zjadł teraz makaron z serem i homarem, to mój mózg by eksplodował. A skoro mowa o drogim jedzeniu, w średniowieczu ryby uważano za odpowiedni prezent dla króla. Angielscy władcy często otrzymywali w darze wielkie szczupaki, a jeszcze wcześniej, w czasach Cesarstwa Rzymskiego, ryby takie jak barweny były uznawane za przysmak, za który cesarzowie sowicie płacili złotem. Mięso łososia jest z natury szare. Dzikie ryby jedzą dużo krewetek, przez co ich mięso nabiera charakterystycznego, różowo-pomarańczowego koloru. Natomiast, by uzyskać ten sam efekt u łososi hodowlanych, karmi się je specjalnym roślinnym pigmentem. Wynalazca wazeliny, sir Robert Chesebrough, twierdził, że każdego dnia jadł łyżkę tego specyfiku. A gdy poważnie zachorował, poprosił swoją pielęgniarkę, by smarowała go całego od stóp do głów wazeliną. Wkrótce wyzdrowiał i dożył 96 lat. Przez cały ten czas wierzył w cudowne właściwości swojego wynalazku. Wiara czyni cuda. Nazwa koloru pomarańczowego wzięła się od pomarańczy. W staroangielskim nazwę tę określano jako żółto-czerwoną. Dopiero kiedy owoc zyskał popularność w Europie, pojawiła się nazwa jego koloru. Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli zajrzeć do ula, upewnijcie się, że nie macie przy sobie bananów. Feromon, który alarmuje pszczoły, by chronił swoje domostwo, pachnie właśnie jak ten owoc. A jeśli zbliżycie się do nich z bananem w ręku, staniecie się ich wrogiem numer jeden. Mleko służyło kiedyś do wyrobu tworzywa sztucznego. Było biodegradowalne, nierozpuszczalne w wodzie i praktycznie się nie paliło. Zostało ono jednak wyparte przez plastik na bazie ropy naftowej. Tworzywa z mleka nie dało się formować i z czasem robiło się kruche. A oprócz tego produkcja plastiku na bazie ropy była znacznie tańsza. Pound cake, czyli brytyjską wersję babki piaskowej, robi się z funta masła, funta jajek i, tak jest, z funta cukru. Powinno się więc chyba nazywać 3-funtowym ciastem. Najdroższa pizza kosztuje około 12 tysięcy dolarów. Może ją przyrządzić u was w domu 3 szefów kuchni. Przygotowania trwają aż całe 3 dni. Ciekawe, czy kucharze zostają na noc. W starożytnym Egipcie robotnikom płaciło się jedzeniem. Część ich wynagrodzenia stanowiła rzodkiew, cebula i czosnek. Już w dawnych czasach warzywa te były znane ze swoich przeciwbakteryjnych właściwości, przez co były bardzo cenne. Najbardziej rozpowszechniony jest biały kalafior, ale warzywo to występuje również w kolorze zielonym, pomarańczowym i fioletowym. Tęczowe odmiany są trochę trudniejsze w uprawie, ale poza tym niewiele się różnią. A jeśli chodzi o całkowitą liczbę odmian kalafiora, to jest ich kilkaset. Aby sprawdzić, czy jajka są świeże, włóżcie je do miski z wodą. Świeże jajko pójdzie na dno, a stare będzie unosić się na powierzchni.
Kto ostatni na dole, ten zgniłe jajo. Budynek Empire State Building zaprojektowano tak, aby służył jako lądowisko dla sterowców. W tamtych czasach wierzono, że w przyszłości sterowce staną się głównym środkiem transportu. Projekt obejmował trap, punkt odprawy, oddział celny i tak dalej. W pewnym momencie inżynierowie zdali sobie jednak sprawę, że wiatr na szczycie budynku jest zbyt silny, więc zrezygnowali ze swojego pomysłu. Angel Falls, największy nieprzerwany wodospad na naszej planecie, jest ponad dwa razy wyższy od Empire State Building. Zdarza się, że w porze suchej spadająca woda wyparowuje, zanim dotrze do ziemi. Jednym z najbardziej tajemniczych dźwięków, jakie kiedykolwiek słyszano na naszej planecie, był bloop. Usłyszano go w 1997 roku i przypominał odgłosy zwierząt morskich, jednak był zbyt donośny, jak na dźwięk wydawany przez żywą istotę. Bloop trwał przez minutę. Zaczęło się od niskiego dudnienia, a w miarę upływu czasu częstotliwość dźwięku rosła. Antarktyda może i wygląda jak gigantyczne pole lodu, ale pod tym lodem znajduje się ogromny kontynent z wulkanami, górami i dolinami. Naukowcy odkryli niedawno, że na lądolodzie Antarktydy znajduje się najniższy punkt na naszej planecie, a także ogromne pasma górskie. Gdyby któryś z licznych wulkanów wybuchnął, roztopiłby ogromną część lodu na powierzchni, co zwiększyłoby wyciek wody do oceanu. Poziom wód oceanicznych podniósłby się i zalałby obszary przybrzeżne na całym świecie. Głębiny morskie również zostałyby zakłócone, zagrażając żyjącej tam faunie i florze. Obecnie jednak wszystkie wulkany są uśpione. Każdy dzień na biegunie południowym trwa 6 miesięcy. Biegun południowy w ciągu całego roku ma tylko jeden zachód i jeden wschód słońca. Możliwe, że kiedyś Ziemia była fioletowa, a nie zielona. Istnieje teoria, że starożytne mikroby do absorbowania światła słonecznego używały cząsteczek innych niż chlorofil. Te cząsteczki prawdopodobnie nadawały żywym organizmom fioletowy odcień. W epoce kamiennej cała populacja Europy Środkowej liczyła około 1500 osób, co oznacza, że dziś ich wszystkich można byłoby zmieścić na średniej wielkości statku wycieczkowym. Astronomowie ustalili, że Droga Mleczna waży około 1,5 biliona masy Słońca. Niewielką część tej masy stanowi supermasywna czarna dziura w centrum galaktyki, stanowiąca równowartość 4 milionów mas słonecznych oraz 200 miliardów gwiazd. Reszta to ciemna materia, tajemnicza i niewidoczna. Gdyby wszystkie płyty arktycznego lodu i lodowce stopiły się w tym samym czasie, poziom morza podniósłby się na wysokość 26-piętrowego budynku. W świetle czarnym lub UV dojrzewające banany wyglądają na jasno-niebieskie. Dzieje się tak z powodu chlorofilu, który rozpada się podczas dojrzewania owoców. Z powodu ruchów płyt tektonicznych Ocean Spokojny kurczy się każdego kolejnego roku, a Ocean Atlantycki powiększa się o tyle samo. Po ostatniej epoce lodowcowej pozostały dziś już tylko dwie pokrywy lodowe. Pierwsza z nich to lądolód Grenlandii, druga ogromny lądolód antarktyczny, który wielkością odpowiada Meksykowi i kontynentalnym Stanom Zjednoczonym razem wziętym. Fale tsunami często pozostają niezauważone, nie wznoszą się na więcej niż kilka centymetrów nad powierzchnię, dopóki nie dotrą do płytkich wód. Tak, gdzie ocean jest głęboki, mogą przemieszczać się tak szybko jak długodystansowy samolot pasażerski. Koralowce żyjące w płytkich wodach wytwarzają własną ochronę przed słońcem. Bez niej światło słoneczne zaszkodziłoby żyjącym w nich algom. Algi są ich głównym źródłem pożywienia, więc aby je chronić, wydzielają fluorescencyjne światło. W procesie tym powstają białka, które działają jak filtr przeciwsłoneczny. Prawie 90% całej aktywności wulkanicznej na Ziemi ma miejsce w oceanach. Na południowym Pacyfiku znajdują się największe znane nam skupiska wulkanów. Jedno z nich ma aż 1333 stożki wulkaniczne. Wszystkie są aktywne i zajmują obszar wielkości stanu Nowy Jork. Kanion Zemchung na środku Morza Beringa jest największym podwodnym kanionem, jaki kiedykolwiek odkryto. Na dnie oceanu znajduje się więcej skarbów i artefaktów niż we wszystkich muzeach na świecie.
W 1900 roku jeden z największych huraganów uderzył w pobliżu Ameryki Środkowej i w Zatokę Meksykańską, po czym dotarł aż do Florydy i Teksasu. Uważany jest za najbardziej niszczycielski huragan w historii Stanów Zjednoczonych. Zauważono go 27 sierpnia i trwał przez wiele dni. Zanim dotarł do wybrzeży Teksasu, zmienił się w huragan kategorii 4. Huragany są klasyfikowane pod względem prędkości i intensywności wiatru za pomocą skali Saffira-Simpsona. Można je przyporządkować do kategorii od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najsłabszy, a 5 najsilniejszy. Mieszkańcy Galveston mieli mniej niż 4 dni na przygotowanie się do nadciągającego huraganu, który dotarł nawet do Oklahomy i Kansas, a potem skierował się na wielkie równiny i w stronę wielkich jezior i Nowej Anglii. Dotarł nawet do południowo-wschodniej Kanady. Huragan był tak silny, że ponad 3600 domów zostało uszkodzonych, mimo że były one wystarczająco wytrzymałe i powinny oprzeć się burzy. Biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującą wtedy tamte tereny, aby zobrazować skalę zniszczeń, możemy wyobrazić sobie setki tysięcy, a nawet miliony zniszczonych domów. Spotted Lake to podobno najbardziej magiczne miejsce w Kanadzie. Zimą i wiosną jest to jezioro jak każde inne, ale pojedźcie tam latem, kiedy woda zaczyna parować. Poczujecie się tak, jakbyście znaleźli się w zupełnie innym świecie, w którym krajobraz wypełniają niebieskie, zielone i żółte plamy. Latem znajduje się tam ponad 300 zbiorników wodnych i wygląda to magicznie. Przez wieki ludzie wierzyli, że każdy z nich ma inne właściwości lecznicze. Aha, a jeśli chodzi o te jaskrawe barwy, to odpowiedzi dostarcza nam nauka. A w każdym z jezior występuje wysokie stężenie różnych minerałów. Żyjemy wewnątrz Słońca. Jego atmosfera rozciąga się daleko poza jego widoczną powierzchnię. I chociaż Ziemia jest oddalona od gwiazdy o około 150 milionów kilometrów, wciąż znajdujemy się w zasięgu jej atmosfery. Zorze polarne powstają, gdy naładowane cząstki ze Słońca są wyłapywane przez ziemskie pole magnetyczne i rozbijają się w górnej atmosferze w pobliżu biegunów. Nasza planeta stopniowo zwalnia prędkość swojego obrotu. Dzieje się to w niespiesznym tempie 17 milisekund na 100 lat. Z tego powodu nasze dni stają się dłuższe. Po kolejnych 140 milionach lat dzień na Ziemi będzie trwał 25 godzin. Najbardziej wysunięty na południe kontynent Ziemi, Antarktyda, jest dopiero 5. co do wielkości, ale zabiera prawie 70% słodkiej wody naszej planety i 90% światowego lodu. Antarktyda jest również uważana za pustynię. Mnóstwo skał na Ziemi ma marsjańskie pochodzenie. Naukowcy przeanalizowali zawartość chemiczną niektórych meteorytów znalezionych na Saharze, Antarktydzie i w kilku innych miejscach. Okazało się, że te skały przybyły z czerwonej planety. Największy zamek z piasku na świecie znajduje się w Danii. 30 rzeźbiarzy, którzy go stworzyli, wykorzystało ponad 5000 ton piasku. Aby uczynić go bardziej wytrzymałym, dodali 10% gliny i warstwę kleju. Zbudowali go tak, aby był odporny na długie i burzliwe zimy. Niektóre fotony, które nie zostaną zaobserwowane, są ponownie emitowane, a od długości ich fal zależy kolor, który widzimy. Kiedy wystawiacie materiał na działanie światła słonecznego lub fotonów o wyższej energii, może to uszkodzić jego chromofory, dlatego nie będą one w stanie emitować fotonów o określonej długości fali. Czerwone materiały najbardziej blakną w świetle słonecznym. Ich chromofory emitują czerwone światło w taki sposób, że czyszczą fotony pozostałych długości fal. Nasza planeta jest jak ogromne rondo, które wiruje w przestrzeni. Nie czujemy tej siły wirowania, bo na naszą planetę i na nas samych działa inna siła. Grawitacja. Grawitacja trzyma nas mocno przy Ziemi. Jest około 1000 razy mocniejsza niż siła wirowania naszej planety i jej prób wystrzelenia nas w kosmos. Od 60 do 100 ton pyłu kosmicznego spada każdego dnia na powierzchnię naszej planety. Te maleńkie kosmiczne cząstki uwalniane są głównie przez komety, które zwykle składają się z pyłu i lodu. Kiedy Słońce zamienia ten lód w parę, pozostały pył wędruje na Ziemię. Każda historia ma dwa oblicza, podobnie jak wacik kosmetyczny, tyle że ten ma inną teksturę. Jedna jest gładka i przeznaczona do bardziej wrażliwych obszarów twarzy, na przykład oczu, a druga szorstka, pomaga usunąć makijaż i oczyścić twarz w mniej wrażliwych miejscach, takich jak czoło.
Jeśli macie w domu kwiaty, prawdopodobnie zauważyliście dziury w dnie doniczek. Dzięki nim wasi zieloni przyjaciele żyją długo i szczęśliwie. Otwory są potrzebne do odprowadzania wody. Gdyby nie one, woda gromadziłaby się w doniczce, co mogłoby doprowadzić do obumarcia rośliny. Ponadto dzięki otworom korze nie mogą rosnąć i rozprzestrzeniać się poza granice doniczki. Czy zauważyliście, że okulary pilotki mają najczęściej zielone soczewki? Jest to związane z ich historią. Po raz pierwszy pojawiły się w latach 30. ubiegłego wieku. Wcześniej piloci nosili gogle, które chroniły ich oczy podczas lotu. Duże wysokości, rażące słońce i temperatury poniżej zera stanowiły nie lada wyzwanie. Gogle rozwiązały ten problem, ale wówczas pojawił się nowy. Ze względu na dużą różnicę temperatur pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną stroną gogli, szkła zaparowywały i zasłaniały pilotowi widok. Firma Bausch & Lomb wymyśliła więc otoczone lekką metalową ramką szkła w kształcie łezki. Soczewki były ciemnozielone, ponieważ odcień ten blokuje niebieskie światło, które było uciążliwe, gdy piloci lecieli ponad linią chmur. Dodatkowo zielone soczewki redukują odblaski oraz poprawiają kontrast i ostrość widzenia. Otwory po bokach konwersów. Czy to naprawdę konieczne? Cóż, dzięki nim powietrze może swobodnie wpadać do buta, dzięki czemu stopy mniej się pocą. Możecie też wykorzystać je do spersonalizowania waszych trampek i wiązania ich na różne sposoby. Plastikowe butelki mają rowki z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki nim łatwiej jest w upalny dzień chwycić śliską od skraplającej się na niej wody butelkę. Gdybyście po treningu z poconymi rękami próbowali złapać gładką butelkę, ciężko byłoby wam ją utrzymać. Po drugie, dzięki tym wypukłościom producenci mogą stosować cieńszy plastik, czyli potrzebują mniej materiału do produkcji. Cieńszy plastik nadal jest wystarczająco twardy, aby butelka zachowała swój kształt. Drewniane wieszaki na ubrania nie tylko ładnie wyglądają. Zazwyczaj wykonane są z drewna cedrowego, które sprawia, że w szafie przyjemnie pachnie, a insekty omijają ją szerokim łukiem. Drewniane wieszaki są też dość twarde, więc przydają się do ciężkich ubrań, takich jak kurtki, a do tego trudno je uszkodzić, więc posłużą na dłużej. Być może zauważyliście, że na dole pasty do zębów znajduje się kolorowy kwadrat. Te bloczki są najczęściej niebieskie, czerwone, zielone i czarne i pełnią funkcję swego rodzaju znaków rozpoznawczych, ponieważ dzięki nim maszyny produkcyjne na linii montażowej wiedzą, gdzie i kiedy należy przeciąć tubkę i uszczelnić jej końcówkę. Niektóre buty mają z tyłu pętle. Pewnie to taka moda, co? A może producenci dodają je dla zabawy? Okazuje się, że pętle nie są bezcelowe. Dzięki nim łatwiej jest włożyć but na stopę. Jeśli chcecie, możecie też powiesić za nie buty lub użyć, aby ciaśniej je zawiązać. Czas na spowiedź. Kojarzycie te końcówki, które kupiliście w pakiecie z odkurzaczem? Czy wy też schowaliście je na dnie szafy i nigdy po nie nie sięgaliście? Chyba warto to zmienić, ponieważ mogą one bardzo ułatwić sprzątanie domu, a w szczególności tych trudno dostępnych miejsc, do których podstawowa końcówka nie dociera. Wszyscy wiemy, do czego służy obieraczka do warzyw, ale czy wiecie, że oprócz obierania skórki z marchewki lub ziemniaków możecie obrać nią cebulę? Dzięki temu zaoszczędzicie nie tylko czas, ale i mnóstwo łez. Niektóre swetry mają dość specyficzne oprzycie kołnierzyka, układające się w literę V. Prążkowana wstawka, podobnie jak ściągacze w oprzeciu i rękawach, miała ułatwiać założenie swetra bez ryzyka, że straci on swój kształt. Ten maleńki trójkącik rozciągał się, dzięki czemu włożenie go przez głowę było łatwiejsze. Zadaniem przeszycia było również wchłanianie potu. We wczesnych wersjach swetrów przeszycie w kształcie litery V znajdowało się zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale z czasem z tego drugiego zrezygnowano. Dziś wstawka w kształcie litery V pełni raczej funkcję dekoracyjną, ponieważ producenci zaczęli projektować kołnierze w kształcie litery V, nie używając do tego prążkowanego materiału. Jaskrawe, kolorowe kwadraty lub koła, które widzimy na opakowaniach żywności, nie informują nas o witaminach, minerałach czy smakach. I nie, nie jest to jakiś tajny kod. Oznaczenia te przeznaczone są dla inżynierów poligrafów. Nazywa się je paskami kontroli koloru lub paskami densytometrycznymi. Podczas procesu drukowania opakowań producenci używają ich, aby sprawdzić, czy farba jest prawidłowa. Porównując kolor tych bloków, są w stanie stwierdzić, że marka ma spójną i rozpoznawalną jakość na całym świecie. Większość drukarek używa tylko czterech kolorów – odcienia żółtego, purpurowego, niebieskiego i czarnego. Niektóre drukarki wyposażone są w dodatkowe kolory, takie jak zielony, pomarańczowy czy fioletowy. Z tego względu na niektórych opakowaniach czasem widzimy wiele kwadratów. Testują one każdy kolor atramentu.
Marginesy w zeszytach nie służą do robienia notatek. Wymyślono je, aby chronić zapiski przed szczurami, które swego czasu często zamieszkiwały ludzkie domy. Szczury znane są ze swojej diety obejmującej w zasadzie wszystko, nawet papier. Ludzie zaczęli więc dodawać szerokie marginesy jako przystawkę, która miała napełnić brzuszki gryzoni, zanim dotarły do głównego dania, jakim były zapisane strony. Blisko wycięcia w klapie garnituru znajduje się dziurka na guzik, którą producenci zaszywają tak, że nie można jej przerwać, nie niszcząc przy tym odzieży. Kiedy porównacie ją z drugą klapą, zobaczycie, że ta jest zupełnie gładka. Taką nieprzerwaną dziurkę na guziki znajdziecie nie tylko na marynarce od garnituru. Mają ją również koszule, płaszcze i kilka innych części garderoby. Dlaczego? Odpowiedzi należy szukać w historii. Pierwsze klapy pojawiły się na początku XIX wieku. Wcześniej mężczyźni nosili głównie surduty z wysokimi kołnierzami, które zapinali aż do samej góry. W upalne dni obniżali kołnierzyki, a górny guzik zostawiali rozpięty. To była ulga od gorąca, a dodatkowo wywinięte kołnierzyki symetrycznie układały się na klatce piersiowej, co dziś kojarzymy jako klapy. Ludzie przestali używać górnej dziurki od guzika po tym, jak wymyślili klapę. No, chyba że podczas jakiejś formalnej okazji, kiedy wkładali tam kwiatek. Twórcy garniturów pozostawili ją jednak jako element dekoracyjny. Woreczki na herbatę. Dość łatwo domyślić się, do czego służą, ale mogą przydać się również do odświeżenia obuwia. Wystarczy włożyć torebki herbaty, nieużywane oczywiście, do butów na całą noc. Kiedy wy będziecie spali, herbaciane saszetki będą skutecznie pochłaniać wszystkie niechciane zapachy. Klipsy biurowe również mają dodatkowe zastosowanie. Można nimi spiąć pieniądze. To samo dotyczy spinaczy do papieru. Jeśli wasza ulubiona bransoletka się zerwała, a wy nie chcecie jej ściągać, spinacz może pomóc. Wystarczy zaczepić go przez każdy koniec, mocno skręcić i bransoletka jest jak nowa. Niektóre informacje na temat ludzkiego ciała znasz na pewno, a może jednak nie. I czy potrafisz odgadnąć, co tak naprawdę jest mitem, a co faktem? Dostaniesz jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź. Daj znać, jaki osiągniesz wynik. Brązowe jajka są bardziej odżywcze niż białe. Mit czy fakt? Mit. Nie ma badań udowadniających, że brązowe jajka są zdrowsze od białych. Jedyna różnica między nimi to kolor skorupki. Nie wpływa on na wartość odżywcze czy jakość jajka, lecz jest związany z upierzeniem kury. Kury z jasnymi piórami zazwyczaj znoszą białe jaja. Czy słyszałeś kiedyś, że dużą część kurzu w twoim domu stanowi w rzeczywistości złuszczony naskórek? Nie brzmi to fajnie, wiem. Jak sądzisz, to mit czy fakt? To mit. Nie zamiatasz z podłogi wyłącznie kawałków skóry. Domowy kurz składa się z wielu innych elementów. To m.in. różne włókna, włosy, cząsteczki materiałów budowlanych, pleśń, pyłki, części ciała owadów i popiół. Tak wynika z badań przeprowadzonych w kanadyjskich domach. Ma to sens, ponieważ dom w pobliżu ruchliwej autostrady lub w obszarze remontowym jest bardziej zakurzony niż ten w środku lasu. Skóra jest naszym największym organem. To fakt czy mit? Fakt. Można by pomyśleć, że jelita również są całkiem duże, gdyby tak je rozwinąć, ale mimo wszystko skóra wygrywa ten konkurs. Dorosły człowiek nosi do sobie mniej więcej 3,5 kg skóry o powierzchni około 2 metrów kwadratowych. Trudno sobie wyobrazić ludzi bez skóry, ale nie mamy jej tylko po to, żeby okrywała nasze ciała. Pełni również istotną rolę ochronną. Nie można jednocześnie oddychać i połykać. Mit czy fakt? To fakt. Być może znałeś już prawidłową odpowiedź, ale i tak próbowałeś teraz to sprawdzić, prawda? Oto wyjaśnienie. W ludzkim gardle znajdują się dwa przewody, bardzo ważne dla przetrwania. Odkładam na bok wymyślne nazwy medyczne i będę określał je jako drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Zapobiegają one jednoczesnemu oddychaniu i połykaniu. W przeciwnym razie pokarm dostałby się do dróg oddechowych i mógłby spowodować poważne kłopoty. Jednak połykanie nie zawsze idzie zgodnie z planem, dlatego czasem kończy się na odchrząkiwaniu, które uniemożliwia kawałkowi jedzenia, dotarcie do płuc. Oprócz unikalnych odcisków palców, ludzie mają również unikalne odciski języka. To mit czy fakt?
fakt, ludzki język jest i tak wspaniały dzięki swoim funkcjom, które pozwalają nam na wyczuwanie smaków jedzenia. Jednak okazuje się, że cechuje go również wyjątkowa tekstura. Ludzie używają systemów biometrycznych, takich jak odciski palców, skanowanie głosu i tęczówki, do uwierzytelniania. Są one bardzo ważne w fazach identyfikacji i weryfikacji. Odcisk języka jest unikalny, więc niezwykle trudno byłoby go skopiować. I też można go wykorzystać jako narzędzie systemu biometrycznego. A co jeśli ludzie zaczną używać tego systemu na co dzień ze względów bezpieczeństwa? Wyobraź sobie, że zamykasz safe lub blokujesz telefon za pomocą odcisku języka. Dorosły człowiek spędza w łazience 3 godziny tygodniowo. Uważasz, że to fakt czy mit? Fakt. Sonda przeprowadzona przez naukowców wykazała, że przeciętny dorosły spędza w toalecie 3 godziny i 9 minut każdego tygodnia. To czas dłuższy niż ten, który ludzie poświęcają na cotygodniowy trening. Spokojnie, nie ma potrzeby się spieszyć. Podczas snu połykasz 8 pająków rocznie. Mit czy fakt? Nie wierz w to. Na szczęście dla nas i oczywiście dla pająków nie jest to prawda. Nie obawiaj się więcej i śpi spokojnie. Większość pająków celowo nie zbliża się do człowieka. Poza tym wibracje pochodzące od śpiącej osoby mogą być dla nich dość przerażające. A może pająk po prostu żyje w swoim kącie i myśli, że jesteście współlokatorami dzielącymi pokój? Dopóki nie ma na to rzeczywistych dowodów, uznajemy zjadanie pająków za mit. Twoja kość udowa jest w stanie wytrzymać kilka tysięcy kilogramów obciążenia. Jak sądzisz, to mit czy fakt? Tak, to fakt. Kość udowa znajduje się w górnej części nogi. Eksperci twierdzą, że naprawdę trudno ją złamać. Jest to jedna z dwóch najsilniejszych kości w ludzkim szkielecie. Drugą stanowi kość skroniowa czaszki. Napięta kość udowa może utrzymać ciężar 30 razy większy niż twoja masa ciała. Może to dlatego, że jest najdłuższą i największą kością w ludzkim ciele. Wierzysz, że po goleniu włosy odrastają grubsze i mocniejsze? To mit czy fakt? Posłuchaj, jak obalam ten mit. Eksperci twierdzą, że golenie nie wpływa na grubość włosów. Cebulka nie zostaje usunięta, więc korzeń nadal tam jest. Golisz tylko górną część. Po goleniu włosy mają równo ścięte końcówki, dlatego możesz mieć wrażenie, że stają się grubsze. Jedzenie pożywienia, które leżało na podłodze tylko przez 5 sekund lub krócej, jest bezpieczne. Fakt czy mit? Przepraszam, że pozbawię cię teraz usprawiedliwienia, które umożliwia jedzenie przekąsek z podłogi. Nie ma czegoś takiego jak zasada 5 sekund. Naukowcy stwierdzili, że w ciągu 5 sekund znaczna ilość bakterii przenosi się na żywność. Poza tym wilgotność żywności bezpośrednio wpływa na jej zabrudzenie. Wyobraź sobie, że upuszczasz na podłogę kawałek arbuza i chipsy. Nie wiem, dlaczego jesz te dwie rzeczy naraz lub w jaki sposób jednocześnie je upuściłeś, ale kontynuujmy ten przykład. Arbuz zbierze więcej zanieczyszczeń niż chipsy, ponieważ ma więcej wilgoci. Jego powierzchnia jest więc bardziej podatna na przenoszenie bakterii. Osoby o blond i rudych włosach mogą wkrótce przestać istnieć. Mit czy fakt? Proste, prawda? To oczywiście mit. Rude lub blond włosy są związane z genami recesywnymi. Mogą one być przenoszone z jednego pokolenia na drugie, nie ujawniając się w kolorze włosów nosiciela. Jeśli oboje rodzice mają odpowiednie geny recesywne, są duże szanse, że następne pokolenie będzie miało blond lub rude włosy. Te geny są rzadkie, ale populacje wciąż je przenoszą, więc nie przestaną istnieć na zawsze. Aby tak się stało, musiałyby zniknąć dosłownie wszystkie osoby na planecie, które noszą ten gen. Szanse są więc niewielkie. Picie kawy odwadnia. To fakt czy mit? Mit. Możesz spokojnie cieszyć się poranną kawą. Jasne, zdarza się, że po wypiciu tego napoju częściej odwiedzasz łazienkę, ale to nie znaczy, że tracisz więcej wody. Przeprowadzono wiele badań na temat wpływu kofeiny na ludzki organizm. Niektóre z nich wykazały, że picie rozsądnej ilości kawy dziennie nie zwiększa ryzyka odwodnienia. Jedzenie jogurtu usprawnia trawienie. Uważasz, że to fakt, czy kolejny mit?
To fakt, ale przy odpowiednim doborze jogurtu. Jogurt to żywność zawierająca probiotyki, dobre bakterie, które regulują pracę jelit. Jednak samo jedzenie jogurtu może nie wystarczyć, aby mieć zdrowy układ pokarmowy. Owszem, wspiera on układ trawienny, ale pamiętaj, że nie wszystkie jogurty są sobie równe. Niektóre z nich zawierają cukier lub dodatki, takie jak polewy, cukierki lub ciasteczka. Wybieraj więc jogurty naturalne. Twoje włosy zaczną rosnąć szybciej, jeśli będziesz je częściej ścinać. Fakt czy mit? Zawsze mówiono nam, że nie należy zbytnio płakać nad ściętymi włosami, ponieważ będą one szybciej odrastać. Niestety, tempo wzrostu włosów nie zależy od tego, jak często się je strzyże. Włosy rosną średnio 3 mm na dzień. Poza tym na ich wzrost wpływa wiele czynników, wiek, hormony, a nawet pora roku. Znajomość tego nowego faktu może sprawić, że niektóre osoby zaczną odkładać wizytę u fryzjera.